Witam, tu Aristeo. Zapraszam do podziemi. Albo i nie. Tu byłem. Zobaczmy, co u Geiroda. No i co? Znalazłaś coś? Nie wiem jeszcze wszystkiego, ale musimy zabrać chłopca na ziemię przeklęty. Gdzie? Dziewczyno! Czyś ty rozum straciła? To pogranicze. Tam właśnie toczy się wojna, a grunt pod nogami aż pulsuje od prastarych, wyjątkowo wrednych i mrocznych potęg. Nie zaprzeczam, że jesteś doskonałym magiem, lecz nawet ktoś obdarzony twoim talentem dla nich nie stanie się niczym więcej niż drobiną odpryskiem życia, obdarzonym miniaturową iskierką magii. Wiesz, dlaczego te ziemie się tak nazywają? Bo naprawdę są przeklęte. Nie dociera. Nie wolno ci tam pójść. Niby czemu? Spór matki Aelyn znajduje się na samym skraju ziem, a jest bezpieczny jak żadna inna świątynia. Matka Aelyn ma osobliwe poglądy na temat niesienia pomocy biednym, chorym i pokrzywdzonym. Oraz dość wiedzy, żeby móc wdrażać je w życie. Ale akurat ty nie musisz brać z niej przykładu i pakować się na najbardziej niebezpieczny i przesycony czarną magią skrawek terenu na świecie. Właśnie, że muszę. Chodź, sam zobacz. Te same symbole, identyczne znaki, pismo starożytnych. Jestem pewna, że Aidana trzeba zaprowadzić do jakiegoś tajemnego chramu nad jeziorem kamiennej ciszy na ziemiach przeklętych. Jezioro to głosy. Są pod nim. Pod nim. Nie wolno mi ich wypuścić. Zamrugał gwałtownie powiekami, jakby się budził z głębokiego snu, a potem rozejrzał całkiem przytomnie. Gdzie ja jestem? Wśród przyjaciół. Nie bój się, pamiętasz mnie? Tak, nazywasz się Pelem. Uratowałaś mnie. Wiesz, kto cię porwał? Wróciły ci jakiekolwiek wspomnienia? Nie, cisza. Komnata, ogień. To wszystko. Nic nie pamiętam. Nic. Nie wiem nawet, kim jestem. Znam tylko imię. Aidan. Aidan znikąd. Nie martw się. Jesteśmy tu, żeby ci pomóc. Już wkrótce rozwiążemy tę zagadkę. Ale musisz spróbować jakoś nas wesprzeć. Zastanów się, co ci przychodzi do głowy. Dlaczego krzyczałeś, kiedy wspomniałam o jeziorze kamiennej ciszy? Nie wiem, wcale nie krzyczałem. Po prostu się obudziłem. To może chociaż przypominasz sobie, skąd masz ten znak? Nic nie wiem, naprawdę. Ja chciałbym tylko wrócić do domu, ale nie wiem, czy mam w ogóle jakiś dom. Otacza mnie ciemność. Całkiem jakbym oślep. Oślep głęboko w głowie. No i mamy kolejny awans na poziom 5. Tak, i dziennik zadań został zaktualizowany. Zaprowadź chłopca do siedziby Bractwa na ziemiach przeklętych koło jeziora Martwej Ciszy. Dobrze, ale teraz rozwój bohatera. No, tu już możemy trochę poszaleć. Ja coś pamiętam, że chciałem zainwestować. O, pociąg do wiedzy pozwala bohaterowi szybciej się uczyć i otrzymywać więcej doświadczenia podczas bitwy. Zwiększa się również intelekt. No i to jest super. Plus 10 do doświadczenia i plus 1 do intelektu. Dla maga to jest idealna sprawa. Okej. Okay. Co by tu jeszcze zwiększyć? Hmm.
pasowało. Tajniki wyższej magii pozwalają magowi lepiej wykorzystać zaklęcia i zachować siły na później. Mag może również korzystać z księgi zaklęć częściej niż raz na rundę. Można powtórnie użyć księgi zaklęć, o ile rzucający zużył najwyżej 10 many dwa razy w trakcie bitwy. To ja poczekam na ten jeden. A zobaczmy tu, bo mam troszkę zielonego i dużo czerwonego. O właśnie. Zwiększa ilość szału, jaką może zebrać bohater. Ja mam w tej chwili 15 i zobaczmy. No 23. No na razie mi to starczy, zresztą nawet nie mogę. Okej. Okay. A co ty chcesz? Też tutaj masz rozmowę ze mną? Mały stracił pamięć, prawdopodobnie na skutek czarnej magii. Będzie dobrze. Zwraca się do Aidana. Odczarujemy cię. Panna Pelem to najlepsza czarodziejka, jaką znam. Nie martw się, Aidanie. Wszystko będzie dobrze. Postaram się o to. Pandi, wracaj do roboty, a ja zmuszę Geiroda, żeby przyniósł nam jakieś śniadanie. Stary skąpiec pewnie zszedł już do kuchni wyjadać najlepsze kąski. Właśnie, poszedł jeść, kiedy odkryłam rozwiązanie zagadki. Dziwne, ciekawe, gdzie się podział. Drzwi rozwarły się z hukiem i do biblioteki wszedł Geirod wraz z grupą najemnych zbirów. O. A czy Geirod wie, że ja aktualnie nie mam armii? Wróciłem. Geirodzie, co to znaczy? To prawda, nic wielkiego, dziecko. Pomogłem ci podjąć decyzję. I tyle. Oto wasz chłopak. Jak mogłeś? Przecież jesteśmy przyjaciółmi. Filozof nie ma przyjaciół, dziewczyno. Nadmierne przywiązanie do osób lub uczuć nie przystoi mądrcowi. W obliczu zagadki bytu jesteśmy tylko pyłem na wietrze. Czym jest życie człowieka czy elfa, kobiety czy dziecka w obliczu odwiecznych gwiazd, a przyjaźni, miłości, lojalności? O tak, z pewnością. Ja na przykład czuję się całkiem wyzwolony. Wick, czy ty przypadkiem nie masz czegoś dla mnie? Widzisz, jak Wick rzuca w stronę krasnoluda księgę. Geirod, uważaj, co robisz, Wick. Jest bezsenna. To traktat Eisbucka o odwrotności tajemnej natury istnienia, nieistnienia. Elewelen, sprzedałeś nas za księgę draniu? Za pseudofilozoficzne rozważania tego żałosnego kretyna Eisbucka? Warknął Elewelen. Prawdziwy śmieć z ciebie, kanalia. Zapłacić za to, Geirocie, przysięgam. Okay. Pandoro, Pelem, niepotrzebnie się unosisz. Rabus długowieczny udowodnił przecież, że okazywanie uczuć to oznaka niedorozwoju umysłowego. Prawdziwy filozof winien być ponad takie przyziemne, niskie pobudki. Wick, nie przejmuj się, Geirodzie. Panna Pelem nie wyliczy ci żadnej odpłaty, bo za chwilę będzie już martwa. O. A jak ja ich pokonam? Przecież ja nie mam armii, ja mam 4 dryady i 7 rycerzy, no i smoczka, nie? Ale smoczek to musi dopiero mieć szansę naładować szał. Czy ktoś tu wspomniał Pandorem Pelem? Odezwał się od drzwi niski, nieco ochrypły głos. To ja, Sarenko, to ja. I chętnie bym się dowiedział, o co tu właściwie chodzi. O tego małego, jak sądzę. Ten człowiek najął mnie, żebym odbił dziecko porwane dla okupu. Panna Pelem z pewnością nikogo by nie porwała. Dobrze cię znam. Mały cały czas się wyrywa, kopiąc i gryząc. Porwane dzieci rzadko tak reagują na widok wybawców. Zatem wygląda na to, że Wick mnie oszukał. A to znaczy, że kontrakt najemniczy już nie obowiązuje. Oświeć mnie, czy w którymś miejscu się mylę. Aleryku, nie mylisz się w niczym.
Cokolwiek ci nagadali, wyjaśnię ci wszystko, ale nie pozwól im zabrać tego dziecka. Tylnym wyjściem, uciekajcie. Biegnij do tej książki. Muszę z tą wziąć kilka książek. Nie ma na to czasu, Sarynko. Edryk dobywa miecza. No trudno, uciekajmy więc. No to jest szansa. Ale w ogóle przyjrzyjmy się. To jest najemny zbir. Najemny zbir. No okej. Okay. To podziemia to, jak wiadomo, są w tym miejscu. O-o. Nie ma czasu do stracenia. Do bramy i w konia. Masz rację. To wygląda, że uciekamy stąd. Tu mógłbym manę uzupełnić, ale mam i dużo. To zaczynam zbierać. O, ja przecież potrzebuję jeden niebieski i to jest piękne. To jeszcze może pobiorę. Zielonego by się przydało trochę. Dobra, zobaczmy, co, gdzie ja to chciałem zainwestować. O, właśnie. Będę mógł rzucać dwa czary. W jednej turze. O, mam jeszcze jeden niebieski. Gdzie by to dać? Nie, to nie tu, może raczej tu. Będziemy, jak zdobędę więcej, będę się nad tym zastanawiał. Teraz byłoby warto przedrzeć się w jakieś fajne miejsce. O! Mikro, mikro, mikro. Muszę go zrobić jeszcze raz. Kółeczko. Za szybko przyszedł ze mną. Podejdź tu. Ej, 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 tu jestem. O, i robimy go w jaja. I tak, to bierzemy. O, tu jest coś. Pięknie. Tu gdzieś w głębi coś jest. Bo widzę tutaj tą, ale... Jak tam się dostać? Może to jest po drugiej stronie. Dobra, to jeszcze tu jest coś fajnego. Tu. Oj, ten to ma dużo towaru. Który go pilnuje. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. A jakie mam szanse? No, spore. To niezwyciężeni to pewnie tak troszkę przegięli. Że to oznacza, że on nie jest w stanie zwyciężyć. No i pęchcimy. Raz, dwa, tu. Oj. Już więcej nic nie ma. Aha, jest tu. Nic. Tu. Jest. No i robimy go w jajo. Mikro, mikro. Okej. Okay. Tak. I w kolejnym odcinku spotykamy się za tą barierą. Trzymajcie się.